Jak przekonać ludzi do roku 12? Właśnie po to jedziesz teraz do Egiptu, Grzegorz. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Jest wiele religii na świecie, która przekazuje prawdę, w którą trzeba wierzyć. Akadi. Wierz w to, co mówi tobie twoje serce. Większość religii nie powstała dlatego, żeby szerzyć miłość albo pokój, ale po to, aby móc skutecznie manipulować ludźmi. Wy jako ludzie nie musicie mieć tutaj na ziemi pośredników w kontakcie z Bogiem. Posiadacie cząstkę boskiej energii. Możecie sami rozmawiać z Bogiem. To jest najpiękniejsze. Grzegorz. Dziękuję za odpowiedź. Pytanie kolejne. W poprzedniej sesji powiedziałeś, że ludzie wejdą do Sfinksa tuż przed katastrofą. Powiedz mi proszę, dlaczego tak późno? Czemu rząd egipski nie może dać pozwolenia na badania Sfinksa? Akadi. Archeolodzy zaczną działać dopiero w obliczu zagrożenia. Dopiero wtedy, kiedy uświadomią sobie powagę sytuacji zbliżającego się roku 2012. Niebawem sytuacja ta stanie się jasna. Cierpliwości. Chociaż czasu już nie ma, proszę jeszcze o trochę cierpliwości. Grzegorz. Dobrze. Powiedz mi jeszcze, Akadi, jaki jest nasz następny krok? Akadi. Dla mnie najważniejsze jest to, Grzegorzu, abyś ty sam był przekonany o tym, że robisz dobrze, że działasz w słusznym celu. W ciągu krótkiego czasu otrzymasz kolejne dowody na to, że jestem energią wyższą, której intencją jest dobro ludzi i ziemi. Teraz twój kolejny krok to wyjazd do Egiptu. Skontaktuję się z tobą tam, na miejscu. Następnie po powrocie udaj się do Grażyny i poddaj ją hipnozie. Oczywiście, jeśli tylko przyjmie powierzoną przez nas misję. Grzegorz. Dobrze, nie mam już więcej na dzisiaj pytań. Bardzo tobie dziękuję, Akadi, za przybycie. Akadi. Ja, Akadi, cieszę się, że mogłem te kilka słów wam dzisiaj przekazać. Kontaktujcie się ze mną, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Na dzisiaj dziękuję wam. Wybudzenie ze stanu hipnozy. I teraz jeszcze mamy czas na fragment przynajmniej sesji czwartej z 14 marca 2010 roku. Pytania oczywiście od prowadzącego seans Grzegorza Popławskiego, odpowiedzi od Akadi Istoty Duchowej za pośrednictwem medium Jurka Łyducha. Wprowadzenie w zmieniony stan świadomości. Witajcie, witajcie ponownie. Imię moje Akadi. Przede wszystkim pragnę powitać tego, który wrócił z dalekiej podróży, z mojego domu, z Egiptu. Ciebie, Grzegorzu, witam. Cieszę się, że skontaktowałeś się ze mną ponownie. Grzegorz. Witam ciebie serdecznie, Akadi. Dziękuję tobie za przybycie. Mam przygotowane dla ciebie kilka pytań. Chciałbym zacząć właśnie od mojej podróży do Egiptu. Ostatnio wróciłem z kilkudniowego pobytu w Egipcie. Podczas poprzedniej sesji hipnozy z 14 lutego powiedziałeś mi, abym sam wprowadził się w stan autohipnozy w Egipcie. Zrobiłem to, kiedy byliśmy na balkonie, z którego oglądaliśmy Sfinksa. Wprowadziłem siebie w trans, w stan autohipnozy. Muszę tobie powiedzieć, Akadi, że było to niesamowite przeżycie. Podczas transu odczułem wyraźnie dwie rzeczy. W moim umyśle widziałem jakąś drogę prowadzącą od Sfinksa do piramidy Chefrena. Wydawało mi się, że piramida i Sfinks są połączone jakimś podziemnym tunelem. Czy mógłbyś się odnieść do tego? Akadi. Grzegorzu. Piramidy i Sfinks są połączone. Sfinks ma związek przede wszystkim z tą drugą piramidą. To właśnie tym podziemnym korytarzem była transportowana wiedza z piramid do podziemi Sfinksa. Grzegorz, dziękuję tobie za to wyjaśnienie. Drugą rzeczą, którą wyraźnie odczułem, to była energia. Energia czegoś pochodzącego ze Sfinksa. Kiedy staliśmy na balkonie podczas autohipnozy,
Ciągnęła mnie jakaś potężna energia do Sfinksa. Powiedz mi, Akadi, czy wiesz, co to było? Akadi. Grzegorzu, teraz chciałbym tobie coś powiedzieć. Udało się tobie przejść test. Będąc blisko Sfinksa, nie każdy odczuwa tą energię. Trzeba być na nią otwartym. Teraz już wiem, że byłeś dobrym medium. Grzegorzu, do tej pory tylko usypiałeś Jurka, wprowadzałeś go w stan hipnozy. Spotkania z moją energią są dla medium bardzo męczące. Niewiele osób może kontaktować się z duchami bez odpoczynku. Każde medium musi czasami się wyłączyć z przekazu. Siły przekazów przez Jerzego się wyczerpują. Musi odpocząć. Mój przekaz, przekaz Akadi, stanie się bardzo ważny i znaczący dla ludzi. Tutaj, a później w Egipcie, przed piramidami. Grzegorzu, jeśli wyrazisz na to swoją zgodę, chciałbym, abyś ty również odbierał ode mnie przekazy. Stań się medium, drugim medium. Kiedy się zgodzisz na kontakt ze mną, wprowadź się w stan autohipnozy, skontaktuj się ze mną. Grzegorz. Akadi, w jaki sposób mam podczas autohipnozy nawiązać z tobą kontakt? Akadi. Grzegorzu. Połącz się ze mną tak samo, jak kierujesz medium Jerzym, aby nawiązał ze mną kontakt. Teraz wyjaśnię tobie, czym była energia, którą odczułeś koło Sfinksa. To była wiedza. To była wiedza Sfinksa. Aby prawdziwie doświadczyć tej potężnej energii, musisz dotknąć Sfinksa. Kiedy go dotkniesz, to poczujesz wiedzę, jaką skrywa pod sobą. Przekonasz się, jaka to energia w nim drzemie. Dotknij go. Grzegorz. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Dokładnie tak samo sobie to wyjaśniłem. Niesamowite uczucie. Czułem, że kiedy mógłbym znaleźć się bliżej, to mógłbym odczuć czegoś więcej. Akadi. Gdybyś się znalazł bliżej, to... The preceding program, pół żartem, pół serio, was sponsored by BCN Productions. This is WPNA Oak Park.